Witam serdecznie wszystkich widzów Nadzieja TV. To już przedostatni odcinek tego sezonu. Tytuł dzisiejszego studium to Ostatnie Wydarzenia. ze mną w studiu. Monika. Dzień dobry. Norbert. Witam serdecznie. I Karol. Dzień dobry. A ja mam na imię Tomek i będę miał ogromną przyjemność poprowadzić dzisiejsze studium. Dzisiejsze studium rozpoczniemy modlitwą, bo zależy nam na tym, żebyśmy nie siedzieli tutaj w cztery osoby, ale żeby było tutaj pięć osób. Ta piąta będzie niewidoczna dlatego, że Pragniemy zaprosić Ducha Świętego, żeby był przewodnikiem dzisiejszych lekcji. Wszechmogący Panie, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy się zebrać tutaj, by rozważać ważne tematy. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za mądrość, którą nas obdarzasz. Prosimy Ci Panie, poprowadź tą lekcję. Bądź z nami. Dziękujemy Ci za wszystko, co czynisz, a modlimy się o to w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Ostatnie wydarzenia. Na Ziemi. Ten tytuł bardzo mocno kojarzy się ze stwierdzeniem koniec świata. Wam też się tak kojarzy? Kiedy um, oglądamy telewizję, czytamy gazety, wielokrotnie pojawiał się temat końca świata. Były nawet wyznaczane daty końca świata, ale ten koniec świata nie nastąpił. Um, czy to nie jest pewne ryzyko, albo kwestia związana z uśpieniem y, wszystkich ludzi, ponieważ jeśli były wyznaczane daty, a y, nic się nie wydarzyło, to można by było przypuszczać, że nadal nic się nie wydarzy? Należałoby sobie postawić pytanie, dlaczego e, pewni chrześcijanie, bo mówimy tutaj o chrześcijaństwie, e, postanowili odszukać odpowiedzi. Na nurtujące pytanie. A tym nurtującym pytaniem jest pytanie zadawane też w Biblii. Kiedy panie? Kiedy przyjdzie koniec tych strasznych rzeczy? Na przykład Daniel takie pytanie w 12 rozdziale księgi Daniela postawił. I to pytanie też powróciło. Powróciło szczególnie dlatego, że, że wiele wydarzeń na świecie odpowiadało tym wydarzeniom, o których mówi Biblia, jako przyszłych wydarzeniach. I stąd myślę, że. Brała się ta potrzeba ustalenia, w jakim czasie żyjemy. Nie mówię, że było to dobre, bo na pewno badać znaki i wydarzenia powinniśmy w świetle tej księgi, ale Biblia przestrzega nas właśnie, abyśmy nie ustalali dat, szczególnie właśnie dat, które wiążą się z wydarzeniami bezpośrednio nawiązującymi do paruzji Chrystusa. Ale jak wiemy, przepowiednie końca świata nie były tylko zapowiadane przez chrześcijan ale też przez ludzi niezwiązanych zupełnie z chrześcijaństwem i te przypowiednie się nie wypełniły. Jest tak dlatego, że właśnie dlaczego, dlaczego te przepowiednie się pojawiają, jaki mają wywrzeć skutek na ludziach, którzy mają pewną nadzieję, że coś się wydarzy, albo nadzieję, że się coś nie wydarzy i okazuje się, że... Mogli odetchnąć z ulgą, bo nie ma końca świata. Wszystko zależy od tego, z jakiego powodu oczekujemy tego końca świata. Czy patrzymy na niego z nadzieją, wypatrując przyjścia naszego Boga i Zbawiciela? No i też ważnym pytaniem jest, co nas popycha do tego, żebyśmy bawili się w wyznaczenie dat, bo doskonale znamy słowo Boże, które mówi o tym, że Jezus będąc tutaj na ziemi nie znał, dnia, nie znał dnia ani godziny. I pytanie nasuwa się czy my mamy być przygotowani szczególnie do jakiejś konkretnej daty, czy być przygotowanymi na jego przyjścia każdego dnia. Bardzo dziękuję. Mamy studium Pisma Świętego, więc sięgnijmy do Pisma Świętego i jeśli mógłbym poprosić o odczytanie tekstu z drugiego listu Piotra. Będzie to pierwszy rozdział, 2021 21 werset. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo pisma nie podlega dowolnemu do wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Widzimy wyraźnie, że tekst ten dotyczy przeszłości, czyli mówi o prorokach, którzy wypowiadali słowo prorocze i one się wypełniło. Czy Moglibyśmy podać jakieś przykłady proroctw, które już wypełniły się, zostały zapowiedziane w Piśmie Świętym i zostały wypełnione. Możemy spojrzeć na Psalm 22, w którym psalmista Dawid opisuje aspekt ukrzyżowania Jezusa. Czyli mamy tutaj proroctwo biblijne, które rzeczywiście wypełniło się. Dodatkowo proroctwa, które wskazywały na właśnie przyjście Jezusa, jak księga Izajasza. To wszystko miało miejsce. Jezus Chrystus przyszedł, urodził się, umarł, zmartwychwstał. I bardzo ciekawy szczegół w momencie, gdy Jezus Chrystus jest złożony w grocie. Więc jeśli spojrzymy na ten aspekt, że Jezus Chrystus złożył to, czym został obwinięty, a w kulturze tamtejszej, gdy rabbi składał pewne. Pewien materiał, którym miał na kolanach, czy gdzieś, kiedy go składał i kładł na miejsce, oznaczało to, że on powróci. Więc e, widzimy tutaj Jezusa, zapowiedź, e, kolejne jakby proroctwo, które będzie miało miejsce, czyli rychły powrót Jezusa. Bardzo dziękuję Karol Norbert. Tak, no to jest akurat temat bardzo mi bliski. Biblia przyciągnęła moją szczególną uwagę w kontekście właśnie proroc. I tak naprawdę zanim sięgnąłem po tę księgę, bardzo chciałem się dowiedzieć na temat przyszłości. Pytałem się, szukałem w różnych miejscach, kto coś na ten temat powiedział. I tak naprawdę dopiero Biblia, Pismo Święte odsłoniła przede mną bardzo szeroki wachlarz proroctw niesamowitych. W zasadzie każdy, kto szczyta Pismo Święte na pewno bez trudu zauważy cały ciąg proroczy dotyczący nadejścia Mesjasza po upadku człowieka w grzech. Od pierwszej tak zwanej proto Ewangelii opisanej w trzecim rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej, tak, aż po ostatnią księgę Apokalipsy, która wspomina, że Jezus jest tym, który przyszedł i tym, który przyjdzie oczywiście ponownie. Proroctwa są różne. Proroctwa są dotyczące poszczególnych osób, czasem królów, czasem narodów, Czasem całego świata. I faktycznie e, tych proroc jest sporo, bo i dotyczące Izraela, i jego pobytu e, oczywiście w Egipcie, i o tym, że, że przyjdzie taki czas, że kości Józefa z tego Egiptu zostaną zabrane. To też opisuje Biblia. Ale Księga Daniela chyba jest tą księgą, która najwięcej mówi na, na, na temat przyszłości. Wobec tego spróbujmy podać jakiś konkretny przykład proroctwa, które zostało wy, wy, wypełnione. E, może dobrym przykładem będzie e, posąg. Posąg, który symbolizuje co? Potęgi. Norbert, mógłbyś kilka słów y, tak. y, opowiedzieć na ten temat? Tak. Ja często, kiedy mam okazję rozmawiać, a często rozmawiam właśnie na tematy prorocze i też bardzo lubię poruszać ten temat związany z posągiem. Dlatego, że to jest taki, ja to nazywam taki mleczny rozdział, czyli taka pierwsza klasa, podstawówka, jeśli chodzi o wprowadzenie do zagadnienia właśnie proroc, profetyki i tego, co Bóg chciał zakomunikować nie tylko Danielowi, ówczesnemu władcy Nebukadnezarowi, ale też innym pokoleniom, kolejnym potęgom. No i właśnie Księga Daniela, tak powiem, kolokwialnie startuje od potęgi babilońskiej, bo w tych czasach... Mają miejsce te wydarzenia. Tam jest prorok i jego przyjaciele. I tam otrzymuje król i władca ówczesnej potęgi Babilonu Nebukadnezar Sen, w którym to śnie zostały przedstawione potęgi jako historia świata, po sobie następujące, niektóre były, ale startując od Babilonu, które jeszcze nastaną. Czy my mamy pewność, że potęgi, które zostały opisane w księdze Daniela, potęgi, czyli państwa, imperia, mhm. że, m, m, w kontekście przyszłości czy one faktycznie się pojawiły, czy władcy, którzy byli przywódcami tych potęg faktycznie istnieli? Odkrycia archeologiczne i cała współczesna, tak naprawdę archeologia dowodzi tego, że rzeczywiście to miało miejsce. Czyli tak naprawdę każde odkrycie, które ma miejsce, potwierdza to, co zostało zapisane w Słowie Bożym. Czyli jeśli nie mamy żadnego odkrycia archeologicznego czy jakiegokolwiek, które by podważały słowa e, e, Biblii, oznacza to, że możemy mieć pełne zaufanie do proroctw, które zostały w Piśmie Świętym zawarte. Bardzo dziękuję. To jest bardzo istotny temat, ponieważ my musimy mieć pewność, że Słowo Boże jest prawdą i to, co tu jest zapisane, jest prawdą, ponieważ opieramy się na piśmie świętym. Przejdźmy teraz do, do wydarzeń, które dzieją się dzisiaj, które są wokół nas. Patrząc na dzisiejszy świat i wydarzenia, czy... Czy pojawiają się jakieś znaki, które wskazywałyby na to, że to już są czasy końca? Oczywiście, słowo Boże mówi o tym, sam Pan Jezus powiedział, że będziemy w takich czasach, kiedy będzie słychać o wojnach, o różnych niepokojach, o epidemiach, i mamy teraz tego przykład na obecnym świecie. Co chwilę słyszymy o wojnie za tą granicą za tą granicą mnóstwo jest też powodów tych wojen, wiadomo, ale też mamy po prostu, widzimy to, co się dzieje, tak? Tutaj epidemie, tam wojny, więc to wszystko co zostało powiedziane, to się dzieje na naszych oczach. Gdybyśmy mieli powiedzieć coś, podać jakieś przykłady. Bo wojny, tak one się dzieją, one trwały i historia też nam pokazuje, że te wojny były, ale czy są jakieś dzisiaj szczególne wydarzenia, których nie było, a się pojawiły? Czy są jakieś głosy być może Polityków, przywódców światowych, bądź przywódców, którzy są, mają w swoich rękach potężny kapitał. Czy mamy jakieś szczególne wydarzenia, słowa, które wskazywałyby na to, że coś jest przed nami, że coś się dzieje, w kontekście również tego, o czym mówi Pismo Święte? Norbert. Tak, coś wisi w powietrzu. E, oczywiście jest fragment i cały rozdział, który opisuje te wydarzenia. Jest on zapisany w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział. E, co prawda wydarzenia tam opisane są takie e, dość przemieszane, bo gdy spoglądamy na poszczególne wersety, to jedne wersety dotyczą zburzenia bliskiego Jerozolimy. I wydarzeń z tym związanych. Inne z kolei przenoszą nas na grunt przyszłości, dalekiej przyszłości i wydarzeń związanych z państwami, z światem o charakterze globalnym. Jedna myśl tutaj wiodąca jest, która przewija się przez 24 rozdział Ewangelii Mateusza, to taka, że ta Ewangelia, czyli ta dobra nowina, będzie głoszona na świadectwo wszystkim narodom, aż do tak zwanego końca, bo ten koniec nastanie. Przyjdzie nowy czas, przyjdzie nowy świat, to jest jedno, żyjemy dwa tysiące lat już po tych zapowiedziach, i nadal Ewangelia jest głoszona wszystkim narodom plemionom językom, do tego jeszcze w tych wydarzeniach przedstawiony jest działalność, przedstawiona jest działalność złych sił, upadłych aniołów, działalności szatana, który będzie wykorzystywał tak zwanych fałszywych proroków. Fałszywych Mesjaszy, zwodząc ich przez nauki i cuda i znaki, które będą miały miejsce i mają miejsce dzisiaj. Oczywiście przyjdzie apogeum tego wszystkiego, to jest jedno. Druga sprawa, Księga Apokalipsy. Księga Apokalipsy mówi nam o światowym rządzie. <laughs> Przepraszam, mówi o połączeniu struktur religijno-ekonomiczno-politycznych, mówi o pewnym embargo o narzucaniu swojej woli, o tym, że ludzie nie będą ten słynny tekst, który dzisiaj bardzo jest też w internecie rozpowszechniony, że nie będą mogli sprzedawać ani kupować, jeśli nie mają znamienia bestii. Więc wielu nawet niechrześcijan zainteresowało się tym tematem. O co tutaj tak naprawdę chodzi? Czy 2000 lat temu można było to osiągnąć? Czy ktoś osiągnął coś takiego, że kto nie ma jakiegoś znaku? jakiejś przynależności, tutaj widać, że w skali światowej i globalnej, to nie może uczestniczyć w życiu społecznym, nie może sobie kupić jedzenia. No, trudno się doszukać aż takiego wydarzenia o, o takim zasięgu w pierwszym wieku, czy w drugim, czy w trzecim, ale dzisiaj obecnie świat myślę, że zmierza w tym kierunku. Karol, przede wszystkim widzimy, że szatan coraz bardziej zaczyna dokręcać śrubę. Wydarzenia, które miały miejsce ostatnio, były wydarzeniami, które są nie do pomyślenia by przeszło przez myśl, że zostaniemy w taki sposób pozamykani we własnych domach. E, więc widzimy, że ewidentnie e, są podejmowane kroki, żeby tą naszą wolność ograniczać nam jeszcze bardziej, doprowadzać do takich e, skrajnych sytuacji. Przecież bardzo dużo ludzi odebrało sobie życie, ponieważ nie mieli tej nadziei, którą mamy my. Więc e, mało tego, tu o czym Norbert powiedział, E, czyli świat polityczny, ekonomiczny, e, widzimy coraz większe dążenia do wprowadzenia e, niedzieli jako dnia odpoczynku dla planety. E, więc tu na to moglibyśmy przeczytać tekst z, z objawienia Jana 20 rozdział i czwarty werset i widziałem trony i usiedli na nich ci którym dano prawo sądu widziałem też dusze tych którzy zostali ścięci za to że składali świadectwo o Jezusie i głosili słowo Boże oraz tych którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi ani jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją Ci ożyli panowali z Chrystusem przez tysiąc lat, czyli przede wszystkim widzimy w tym tekście, że to zaczyna się wypełniać. Czy widzicie pewne ryzyko, które jest wokół nas związane z bardzo ciekawym słowem, albo stwierdzeniem, że pewne wydarzenia albo rzeczy, które są opisywane, są nazywane teoriami spiskowymi. Tak, kiedy spoglądamy na Pismo Święte, wiele rzeczy wydawało się teoriami spiskowymi, dopóki się to nie, nie wydarzyło. Wiemy z życia Pana Jezusa, że nawet Pan Jezus mówił do przywódców religijnych, że chcą Go zabić, oni uważali, że On zmyśla i albo mówi nieprawdę. Kto chce Cię zabić? Długo nie, nie upłynęło czasu, kiedy właśnie ci ludzie przyczynili się do śmierci Pana Jezusa. Oczywiście jest dużo fałszywych rzeczy. I one będą do samego końca fałszywych wieści i na pewno trzeba zachować ostrożność w tym względzie, bo diabeł też nie śpi i od tej strony. Na pewno celem jego jest to, aby ludzi wprowadzić w taki chaos myślowy i wzbudzić w nich lęk i niepokój, bo jeżeli ludzie się boją, to boją się czegokolwiek. I ja zauważam nieraz w rozmowach, że ludzie się boją już wszystkiego. I, i, I nawet kiedy chcę sięgnąć i powiedzieć coś w Piśmie Świętym, też się boją, nie chcą. Nie chcą, boją się. Nie wiedzą, co jest prawdą, a co fałszem. I myślę, że to są niebezpieczne czasy, że dzisiaj napływ potężnej informacji powoduje, że y, trudno jest odsiać y, plewy od ziarna. Oczywiście mamy Pismo Święte, i nawet jeśli ktoś nie wierzy w taki przebieg wydarzeń, no bo trudno jest ludziom dzisiaj uwierzyć, żeby bitwa ostateczna była o, o przykazania, żeby ktoś zmuszał kogoś do czynienia czegoś wbrew jego woli, a szczególnie tak delikatnej sferze, jaką jest sfera religijna, więc to, to wydaje się wprost bajeczne, to jest niemożliwe, mówią. Ale już nieraz byliśmy zaskoczeni, że rzeczy niemożliwe stały się rzeczywiste i realne. Kiedy Hitler dochodził do władzy, kiedy nazizm już kiełkował. Wielu ludzi, nawet spoza e, oczywiście Niemiec, uważało, to jest niemożliwe, żeby to był jakiś despota, może jest trochę szalony, a, ale, ale żeby to miała być potęga, która znowuż będzie chciała wojny i zawładnie całym światem, albo będzie próbowała zawładnąć całym światem. Też były głosy, e, że to jest niemożliwe, więc e, na pewno należy być czujnym. I jeszcze jedna taka myśl, bardzo ważna, Pan Jezus powiedział, ja Wam to przypowiedziałem. Ale gdy się to już spełni, to wtedy poznacie, że ja jestem. A więc obserwujmy znaki, wydarzenia, patrzmy w tym kierunku, ale przede wszystkim patrzmy na Chrystusa, dlatego że Chrystus jest naszą nadzieją, naszą mocą i naszym ratunkiem. I Jego słowo oczywiście nieomylne, z którego czerpiemy poznanie. Karol. Przede wszystkim musimy spojrzeć na to, że żyjemy, powinniśmy żyć w oderwaniu od tego świata. Ale co to znaczy? Czy to ma być totalny ascetyzm? No nie. Mamy obserwować i widzieć. W Księdze Izajasza w ósmym rozdziale, w dwunastym wersecie są napisane takie słowa. Nie nazywajcie z przysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa z przysiężeniem i nie bójcie się tego, czego on się boi, ani, nie, ani się nie trwuszcie. W niektórych przykładach w niektórych przekładach Słowa Bożego mamy ten tekst oddany jako nie nazywajcie spiskiem, czyli nie mamy nazywać wszystkiego, co ten świat nazywa spiskiem, nie mamy nazywać tego spiskiem, tylko mamy to badać, tak jak Norbert powiedział, czyli do tego jest nam potrzebna mądrość Boża, żebyśmy potrafili odróżnić informacje, które są fałszywe od informacji, które są prawdziwe. No właśnie, występuje tutaj pewne ryzyko, że hmm, prawda będzie uważana jako fałsz, dlatego że samo stwierdzenie, teorie spiskowe już bardzo mocno naprowadza nas na mm, informację, że coś jest fałszem, coś jest kłamstwem. Warto tutaj przy tej okazji zaznaczyć, że był taki moment, kiedy ludzie 10-15 lat temu mówili o tym, że będzie tworzony nowy ład, nowy porządek świata i ci ludzie byli nazywani spiskowcami. Po czym po zakończeniu, po zakończeniu sytuacji z koronawirusem politycy wy Wyraźnie posługiwali się stwierdzeniem nowy ład, nowy porządek świata po koronawirusie. Więc może też tak być, i musimy tutaj być ostrożni, przyglądać się temu, że teorie spiskowe mogą stać się faktem. Natomiast to, co jest istotne, my musimy obserwować to kątem oka. My musimy to widzieć, ale tak jak Norbert powiedział, My powinniśmy mieć skupienie na Panu Jezusie, ale też nie może być takiej sytuacji, przynajmniej tak mi się wydaje, że mówimy, nie mów mi o tym, to mnie nie interesuje, to jest nieważne, to jest ważne, co się dzieje wokół nas. Norbert. Tak, dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze właśnie do tego nawiązać, bo to stwierdzenie, nowy porządek świata jest taki, takie tragikomiczne i żałosne, i żałosne, i wzbudzające śmiech. Dlaczego? Dlatego, że świat już wypracowywał wiele nowych porządków świata. Tak? Babilon miał swój nowy porządek świata, Rzym miał nowy e, porządek świata, Pax Romanum i tak dalej. Oczywiście wszyscy wierzyli, że ten porządek zostanie, że nikt nie odbierze tym przywódcom, tym liderom tego porządku. Ale to pokazuje, że świat grzeszny, świat upadły próbuje ciągle nowego. No fajnie, że coś próbuje, tylko z perspektywy biblijnej jest to pokazane choćby w księdze Jeremiasza. Jest taki fragment, który przedstawia Babilon i pokazuje, że ten świat mozoli się nad czymś, co, co, co tak naprawdę niechybnie zmierza ku upadkowi. Tutaj, szczególnie przy proroctwach. Przy prośbach dotyczących Babilonu, już tutaj szukam, to jest końcówka księgi, księgi Jeremiasza, gdzie, gdzie jest powiedziane, zacytuję 51 rozdział i werset 58, tak mówi Pan zastępów: Mury obszernego Babilonu będą doszczętnie zburzone, a jego wysokie bramy ogniem spalone. W ten sposób ludy truco, trudzą się dla marności, a narody mozolą się dla ognia. Nowy porządek świata tak naprawdę pochodzi od Boga. On daje nam nowy porządek świata w Chrystusie i ten świat nie połączy się z tym światem, nawiązując do księgi Daniela, kamień nie połączy się z żadnym imperium, ale jak proroctwo mówi, usunie wszystkie owe królestwa, a samo ostoi się na wieki. Niestety, rządzący liderzy tego świata nie biorą tego pod uwagę, nawet jeśli o tym mówią. Przypominam sobie, nie pamiętam nazwiska ale jednego pana z Kongresu Amerykańskiego, który powiedział e, tak, no, że pewien chrześcijanin znany w Ameryce powiedział, że my nie zaprowadzimy nowego porządku świata. No i ten pan w odpowiedzi powiedział, tak, zaprowadzimy z Bogiem czy z diabłem, ale to osiągniemy. No to też pokazuje butę, pychę i, i, i też głupotę, dlatego że, że Biblia mówi wyraźnie, że świat przymija wraz z porządliwością swoją. Więc nic tutaj. Trwałego nie pozostanie. Nawet jeśli, tak jak faraonowie, chowali się ze złotem i skarbami w grobowcach, na nic im to po prostu nie pomoże. No i podsumowując ten temat, mamy niesamowitą wskazówkę w księdze psalmów. Król Dawid w psalmie 119 i 105 werset napisał tak: Twoje słowo jest pochodnią moim nogom i światłością mojej ścieżce. A ja czytałem z przekładu. Dzisiejszej Biblii Gdańskiej. To zaskakujące, że na koniec czasów, czyli na koniec ym, czasów tej ziemi, będzie tylko i wyłącznie dwie grupy osób. Na czym Waszym zdaniem, a może inaczej, na czym zdaniem Pisma Świętego polega wierność Bogu? Przeczytajmy księgę objawienia, czyli Apokalipsy, 14 rozdział i 12 werset. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Co ten tekst nam mówi? No, przede wszystkim nam mówi o tym, że właśnie te osoby, które będą podążać za Bogiem, które będą przestrzegać przykazań, to będzie właśnie coś, co charakteryzuje lud czasów końca. Więc. Grupa jest na świecie, która strzeże tych przykazań: wszystkich, od pierwszego do dziesiątego, bez żadnych zmian, przykazań z Księgi Wyjścia, z dwudziestego rozdziału, łącznie z przykazaniem czwartym, które dotyczy Dnia Świętego, czyli Szabatu. No właśnie, ale przecież mamy taki tekst apostoła Pawła, który mówi nam o tym, że nie zostaliśmy zbawieni z prawa ani z uczynków. To w takim razie, czy Pismo Święte samo sobie zaprzecza, co byście powiedzieli na ten temat. Jest to myśl w nawiązaniu do tekstu z Galacjan 3,10. Pozwólcie, że przeczytam. Bo wszyscy którzy są z uczynków prawa, są pod przekleństwem, jak napisano, przeklęty każdy, kto nie trwa w pełnieniu wszystkiego, co napisano w zwoju prawa, aby to czynić. A że dzięki prawu nikt nie zostaje uznany za sprawiedliwego przed Bogiem, to jest jawne, bo sprawiedliwy Dzięki wierze żyć będzie. I tu jest właśnie kwestia taka, że patrząc na wiele fragmentów z Pisma Świętego i wyrywając je z kontekstu, możemy na tej podstawie zbudować wiele nauk. Na podstawie wyrywanych z kontekstu fragmentów Pisma Świętego powstaje wiele, wiele kościołów. Apostoł Piotr. Odnosząc się do listów apostoła Pawła, powiedział, że w jego tekstach jest wiele miejsc, które są błędnie rozumiane. I teraz, jeśli spojrzymy szerzej w kontekście wszystkich pism, które napisał apostoł Paweł, widzimy bardzo ważną rzecz. Widzimy, że apostoł Paweł na przemian mówił raz o prawie ceremonialnym, raz o prawie Moralnym. Prawo moralne z racji tego, że Jezus Chrystus umierając na krzyżu e, ukazał właśnie, że prawo Boże nie może ulec jakiejkolwiek zmianie. Zmiana w, e, prawa Bożego świadczyłaby o zmianie charakteru Boga. Natomiast widzimy, że ten charakter jest niezmienny. E, w innym miejscu Pisma Świętego czytamy: e, Wczoraj i dziś Jezus Chrystus, ten sam. Dziękuję bardzo. To jest właśnie Norbert? Tak. Chciałem tutaj właśnie <coughs> też przywołać, przepraszam, siódmy rozdział listu do Rzymian, gdzie Paweł w siódmym wersecie pyta się tak, takie pytanie retoryczne. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Prze nigdy, przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o porządliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił nie pożądaj. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką porządliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. Dalej werset dziewiąty. Ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie grzech ożył, a ja umarłem, i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci. No i ktoś mógłby stwierdzić, o, to fajnie by było, żeby się z tego uwolnić. Ale z czego się uwolnić? Z praw moralnych, o których mówi Pismo Święte, bo przecież przykazania nie sprowadzają się tylko do dziesięciu przykazań, są inne przykazania w Torze, które też są ważne. Na przykład, Pismo Święte w Starym Testamencie mówi, żeby mężczyzna z kobietą nie współżył podczas jej miesiączkowania. Pytanie się, czy to zostało przybite do krzyża, czy to nie jest aktualne, ale koncentrując uwagę tylko na przykazaniach, Paweł mógłby powiedzieć: Dobrze, jestem wolny w Chrystusie. Prawo tylko szkodziło, tylko przeszkadzało mi w życiu. Ale zobaczmy, co dalej jest napisane. Albowiem grzech, otrzymawszy podnięte przez przykazanie, zwiód mnie i przez nie mnie zabił. Co powiedzieć teraz o, o takim prawie? Tak więc zakon jest święty, sprawiedliwy i dobry. A więc Paweł, pisząc o prawie, które go zabiło, które pokazało mu istotę jego grzeczności, bo bez przykazania grzech jest martwy, bez prawa, tak? mamy inne fragmenty pisma świętego, on jakby dziękuje za to prawo, że Bóg poprzez to prawo pokazywa, pokazał mu tak dogłębnie, gdzie on jest. I zobaczmy, kiedy Pan Jezus był na ziemi, on dokładnie robił to samo. Nie przyszedł do faryzeuszy, czy sadyceuszy, czy kapłanów, nie powiedział, że przekazanie o pożądaniu jest już nieważne. Wręcz przeciwnie, powiedział, a ty nawet jeśli w sercu swoim pożądasz niewiasty, już z nią grzech popełniłeś, więc nawet pogłębił znaczenie e, tych przykazań. Oczywiście takich fragmentów jest wiele. Pierwszy Koryntian 7:19, nie będę teraz tego może otwierał, ale tam jest napisane, że obrzezanie nie ma żadnego znaczenia, nie obrzezanie, ale liczy się tylko przestrzeganie przykazań Bożych. Liczy się, to jest ważne. Dlaczego? Tylko do... Chodzi o perspektywy. Z jakiej perspektywy wychodzimy? Czy my próbujemy? Spełnić te, te prawo, czy, czy potrzebujemy jednak kogoś, kto nam doda siły albo umożliwi spełnienia te, tego prawa? Dlaczego dotykamy tego tematu? Ponieważ Księga Apokalipsa mówi o wierności przykazaniom. Na potwierdzenie tego przeczytajmy słowa pana Jezusa Chrystusa, który powiedział w Ewangelii Mateusze 5, rozdział i 17 werset. Nie sądźcie, że przyszedłem rozwiązać prawo albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić. Myślę, że ten aspekt, który teraz poruszyliśmy, był bardzo ważny na potwierdzenie tego, że całe Pismo Święte jest ze sobą, ze sobą spójne. I Karol, jeszcze na takie krótkie podsumowanie poproszę, byś powiedział na temat przykazania. Więc możemy spojrzeć właśnie w bardzo szerokim kontekście na, na, na to zagadnienie. Ale ja bym też chciał się odnieść może troszeczkę bardziej przyziemnie, czyli zobaczmy lud Boży w czasach Jezusa. Może nie lud Boży, ale środowiska, faryzeuszy, sadyceuszy, które bardzo skupiło się na przykazaniach Bożych, a odrzucono a mesjasz został odrzucony. I teraz możemy spojrzeć na współczesne chrześcijaństwo, które postępuje w zupełnie inny sposób. Czyli przyjm niby przyjmuje mesjasza, ale odrzuca jego przykazania. Więc mamy tutaj y sytuację analogiczną. Dziękuję bardzo. Cały czas jesteśmy przy temacie wierności, komu będziemy służyć, komu będziemy oddawać cześć. I chciałbym poprosić was o czytanie 14. rozdziału 10. wersetu z księgi Objawienia albo Apokalipsy. Monika, jeśli mogę ciebie prosić. Oczywiście. To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. Co się wydarzy z tymi, którzy oddadzą pokłon bestii? No właśnie przeczytaliśmy, co się wydarzy. Czy napawa to optymizmem? No na pewno nie. Ale tu warto by było jeszcze nawiązać do kwestii strachu i lęku. Dlatego, że wydarzenia, które są przed nami, mogą budzić pewien lęk i strach, no bo jeśli ktoś będzie wprowadzał w stosunku do nas represję. Na przykład, o czym Norbert już wspominał, nie będzie można kupować i sprzedawać. To znaczy nie będziemy mogli funkcjonować. Nie będziemy mogli pracować, nie będziemy mogli kupować jedzenia, lekarstw, nie będziemy mogli prowadzić swoich biznesów. To jest to forma represjonowania. Czy mamy jakieś zabezpieczenie? Czy mamy jakiś moment w Piśmie Świętym, który... Upewnia nas w tym, że my nie musimy się bać i nie musimy mm, zastanawiać się, co się z nami wydarzy. Czy jest jakiś fragment, który mówi o tym, że Pan Bóg się o nas zatroszczy i że nas przez to przeprowadzi przez trudne momenty? Norbert. Oczywiście to nie tylko jest fragment, ale takich fragmentów jest dużo zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie. Są piękne obietnice i zapowiedzi tego, że Bóg nie pozostawi swoich dzieci, że lud Boży nie będzie cierpiał z powodu głodu. <laughs> Dzisiaj staje się popularne przygotowywanie się na czas ucisku. Ale ucisk ten kojarzony jest z wojną ogólnoświatową. Mówi się o plecaku przetrwania. O, o, o tym, w jaki sposób przetrwać trudne chwile. Ja nie chcę tego y, jakby negować, że ktoś tam przygotowuje się. No dobrze, ma prawo do tego, ale jako ludzie wierzący powinniśmy przede wszystkim postawić na Boga i zaufać Mu, że On jest gotowy przeprowadzić nas przez wzburzone morze. Niestety tym wzburzonym morzem będą narody i tekst z Apokalipsy mówi o tym wyraźnie. 11 rozdział, werset 18, i popadły w gniew narody, lecz i Twój gniew rozgorzał, czyli Bóg przychodzi z odpowiedzią i odsieczą także dla swojego ludu. I nastał czas sądu nad umarłymi i oddawania zapłaty sługom Twoim, prorokom i świętym i tym, którzy boją się imienia e, Twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą Ziemię. A więc tu jest zapowiedź, że Bóg wkroczy, ale Bóg też zapowiada, że każdy. Czy może daje taką ofertę, że każdy może przyjść i darmo pić z wody żywota. Każdy może skorzystać z bawienia i z ratunku. I nawet jeśli przyszłoby wierzącym zginąć, bo i taka jest okoliczność i, i taka zapowiedź, że niektórzy zginą za wiarę, to i tak Chrystus mówi: Niech się nie martwi, bo za chwilę żyć będzie. Ja taką, jeżeli już jesteśmy przy Apokalipsie, bardzo lubię z początku Apokalipsy obietnicę z trzeciego rozdziału i wersetu dziesiątego. Gdzie Jezus Chrystus mówi tak, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, a więc będzie to w skali globalnej, by doświadczyć mieszkańców Ziemi. I potem jest ta zapowiedź, przyjdę rychło. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Przyjdę rychło. Czyli kiedy już te wydarzenia będą miały właśnie taki charakter ogólnoświatowy i przyjdzie czas próby, decyzji, czy stajemy po stronie wierności wobec Boga, Jego prawa, Jego przykazań, Jego zasad, Jego księgi, czy przyjdziemy na stronę wroga, nawet z Bogiem na ustach i Jezusem Chrystusem, bo to też jest możliwe, nawet będąc przekonanym, że ma się dary ducha, może prorokuje, może czyni cuda i znaki. Pan Jezus mówi, że to nie jest ostateczna gwarancja i potwierdzenie przynależności do ludu Bożego. I to w Ewangelii Mateusza mamy jasno wyartykułowaną tą myśl, że przyjdą ludzie, którzy będą mówić wierzący, myśmy prorokowali, czynili cuda i tak dalej. A Chrystus mówi: Nigdy was nie znałem. To jest straszne stwierdzenie, prawda? Nigdy was nie znałem. Oby nigdy Pan Bóg nie musiał tak do nas powiedzieć, a nie musi tak powiedzieć, jeśli zachowamy Jego nakaz by przy Nim wytrwać, bo wytrwać przy Chrystusie to jest wytrwać przy tej Księdze i przy tej Słowie, przy tym Słowie, dlatego że właśnie w Apokalipsy Jan, i pierwszy rozdział, werset 9, mówi Jan, wasz brat uczestnik w ucisku i w królestwie w cierpiłym wytrwaniu przy Jezusie. Byłem na wyspie Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. To, co było 2000 tysiące lat temu, ma towarzyszyć ludowi również dzisiaj. Słowo Boże, świadczenie o Jezusie. Karol, mówiłeś Tomku o obawach i lękach. Słowo Boże w, różny, w, w różnym kontekście używa słowa nie bój się na każdy dzień w roku. Zatem Jezus Chrystus, Bóg, zapewnia nas, że jeśli pokładamy w Nim nadzieję, nie mamy się czego bać. I tak jak Norbert czytał z trzeciego rozdziału, ja bym chciał przeczytać z drugiego rozdziału Apokalipsy Jana. Drugi rozdział, dziesiąty werset. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na Cię. Oto diabeł wytraci niektórych z was do, wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni, bądź wierny, aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. I może jeszcze jedenasty. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów, zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Czyli mamy tutaj niebywałą obietnicę, że nawet jeśli przyjdą na nas takie, takie, takie chwile. Takie, takie doznania, one nie będą trwały wiecznie. Mamy tutaj obietnicę tego, że y, to y, będzie miało swój finał. Finał, który, jeśli zachowamy wierność, będzie finałem pełnym radości. Nadal y, niektórych z nas może to nie napawać optymizmem, dlatego że więzienie, śmierć nie kojarzy się to dobrze, ale przypominam sobie też pewien tekst mówiący o tym, że nie przyjdzie na nas więcej. Nie byśmy w, w stanie znieść. Tu na dole wyświetli się ten tekst. Jeśli chcielibyście go. Z listu do Koryntian, o, o, listu do Koryntian odczytać, to możecie, możecie otworzyć ten tekst. To też jest obietnica. Bo jeśli ja nie dam rady więcej, to nie będzie więcej. Ktoś inny da radę, to da radę. No dobrze, ale teraz chciałbym, żebyśmy poruszyli wątek rolnictwa. Mamy już lato. No i żeby. Pięknie pszenica wzrastała, no musiał się pojawić deszcz. Wczesny, deszcz. Wczesny deszcz. A teraz jest czas wzrostu. Takiego już ostatecznego, kiedy będą zawiązywać się, kiedy będzie się ziarno. Ono musi urosnąć, ono musi mieć wodę. Czyli jest potrzebny jaki deszcz? Późne. Późny. Późny deszcz. I to jest bardzo ciekawa analogia dotycząca życia duchowego. I pismo święte opisuje, sytuację, w której został wylany wczesny deszcz i on dotyczył kogo i w jakich czasach? No, wczesnego kościoła chrześcijańskiego. Tak. Wczesnego kościoła chrześcijańskiego, ale mówi również o wylaniu późnego deszczu. Kogo on ma dotyczyć? No, według Biblii, posługując się terminologią biblijną, ostatków. Czy to, już się czy to już się wydarzyło? Czy my jesteśmy w trakcie wylania Ducha Świętego? Czy to jeszcze się nie wydarzyło, a może już jesteśmy po tym wydarzeniu i może przespaliśmy tą to wydarzenie. No, mógłbym tutaj, jeśli można, coś dopowiedzieć, bo to, to są takie typy, tego typu pytania, to znaczy co, jeżeli oczekujesz na wylanie Ducha Świętego, to nie masz Ducha Świętego? No takie pytanie może się zrodzić w głowie, prawda? Ale kiedy spoglądamy na Kościół Wczesnochrześcijański, to widzimy, że, że oni mieli Ducha Świętego. Zresztą każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa jest zapieczętowany owym Obiecanym Duchem Świętym, jak z Efezjan mówi pierwszy rozdział. Ale ciekawe jest to właśnie, że, że ci, którzy mieli Ducha Świętego, którzy gromadzili się na modlitwy, w czwartym rozdziale dzieł apostolskich czytamy, że oni wołali do Pana, widząc przeciwności i prześladowania, i trudności. Nie będę czytał tych wszystkich wersetów od, od wersetu 23, i czytamy, że oni prosili Boga o wzmocnienie. Werset 20, 29, czwartego rozdziału mówi tak. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Gdy Ty wyciągniesz rękę, aby uzdrawiać, aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, w którym byli zebrani i napełnieni, zostali wszyscy Duchem Świętym. I to jest ciekawie napisane i głosili z odwagą słowo Boże. Czyli wylanie Ducha Świętego nie zawsze musi być kojarzone z darem proroctwa, z darem mówienia językami czy, czy czynienia cudów, ale też z głoszeniem z mocą, z namaszczeniem, które towarzyszyło choćby Janowi Chrzcicielowi. Nie czynił znaków cudów, a jednak z mocą głosił i ludzie przychodzili, by dać się ościć. I coś podobnego będzie na wzór tych wydarzeń w czasie ostatecznym. Gdybyśmy zbadali dokładnie kontekst apokalipsy i prześledzili rozdziały od 13 po 17, a nawet po 18, początek 18 rozdziału apokalipsy, kiedy mowa jest o wielkim pełnomocnictwie, o rozjaśnieniu Ziemi, to widzimy, że to rozjaśnienie Ziemi, to pełnomocnictwo, to objawienie chwały Bożej za sprawą Ducha Świętego będzie miało miejsce podczas konkretnych wydarzeń, tych końcowych dosłownie. A czy jest możliwe, żebyśmy nie byli uczestnikami tych wydarzeń, żebyśmy nie otrzymali i nie byli uczestnikami wylania późnego deszczu? Nie wiemy, kto z nas tego doczeka i dożyje, tych ostatnich wydarzeń. To czas. mówimy pod kątem naszego życia. Żyjemy. Jeśli nie żyjemy, umarliśmy, no to te wydarzenia nas nie będą dotyczyły. Ale czy, czy jest taka możliwość, że nie doznamy tego momentu, w którym będzie wylanie Ducha Świętego i to nas nie dotknie. To że tknie, nas to minie, tak? To, że tak? Że to nas minie. Jest to możliwe. Tak. Niestety jest to możliwe. A co musi się stać, żebyśmy byli uczestnikami tego wydarzenia? No, można też odpowiedzieć Pismem Świętym. I, i należy. I bardzo dobrze. I tak. E, Dzieje apostolskie, szósty rozdział, werset 32. drugi. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, Którzy są Mu posłuszni. Czyli droga posłuszeństwa, zaufania Bogu, podążania Bożą ścieżką. Dotykamy tutaj bardzo ważnych kwestii kwestii zaufania. Więc w relacjach, nawet międzyludzkich, to będzie bardzo prosto wytłumaczyć, kiedy rodzi się relacja, kiedy rodzi się zaufanie, kiedy przebywamy z tamtą osobą, spędzamy z nią czas, poświęcamy jej czas, jesteśmy otwarci na, na to, co do nas mówi. Więc jest to wszystko powiązane z studium słowa bożego, i z trwaniem na modlitwie i w do Boga. Monika, jak ty byś widziała te, ten aspekt? Właśnie to zaufanie rodzi się w momencie, kiedy poznajemy osobę, kiedy przebywamy z nią i tworzymy właśnie tą ścisłą relację. A ta ścisła relacja tak naprawdę. Też polega na trenowaniu jej, tak naprawdę codziennie. Więc kiedy my codziennie będziemy tą relację trenować, codziennie będziemy oddawać się Bogu każdego dnia, modlić się i właśnie przestrzegać też tego prawa, to będziemy uczestnikami tego późnego deszczu. No właśnie. Wielu specjalistów od spraw małżeńskich mówi o tym, że małżeństwa nawet z długoletnim stażem powinny randkować. Więc to jest taka forma właśnie randkowania, czyli spotykania się z Panem Bogiem, bo wtedy rodzi się relacja, rodzi się zaufanie, które jest kluczowe, żebyśmy um, mogli rozwijać się, żebyśmy również mogli zaufać. Bo całe Pismo Święte mówi również nam o tym, że końcowe wydarzenia będą wymagały od nas zaufania. I ono nie będzie dla nas trudne, jeśli dzisiaj Skupimy się na nawiązywaniu relacji. No i jak to zrobić? Karol już powiedział kilka słów na ten temat. Natomiast tu myślę, że warto by było dodać, że ta modlitwa to, je, to powinna być taką modlitwą prosto z serca, taką rozmową, takim spędzaniem czasu. Nawet mamy tekst w Piśmie Świętym, który mówi o tym, żebyśmy modlili się bez przystanku. Kiedyś nie rozumiałem tego tekstu i nawet byłem zły, że ja muszę się cały czas modlić. To kiedy będę się uczył, kiedy będę pracował? Przecież to jest w ogóle niemożliwe. Ale ten tekst odnosi się do tego, żebyśmy my z Bogiem cały czas spędzali czas. To trochę można tak przyrównać do sytuacji, w której spędzamy czas z żoną i jedziemy razem na przykład na zakupy. I czasem w tym samochodzie milczymy. Nie dlatego, że się pokłóciliśmy, mamy ciche dni ale po prostu chcemy pobyć razem, czasem cisza też jest potrzebna, ale bycie razem, przebywanie, to właśnie to jest ta relacja, którą cały czas możemy utrzymywać. Nie możemy też zapominać, że relacja, prawdziwa relacja, chciałbym odnieść się głównie do Boga, że relacja z Panem Bogiem składa się z trzech filarów, czyli przede wszystkim musimy wierzyć w to, że Bóg jest. Druga rzecz, mieć zaufanie do Jego Słowa. No bo wielu dzisiaj wierzy, ale nie ufa Słowu Bożemu. Podważa na przykład pierwsze 11 rozdziałów Pisma Świętego. No i kolejny, trzeci filar, który jakby wskazuje na to, czyli to posłuszeństwo, przestrzeganie woli Bożej. No bo jeśli ja kocham swoją żonę i wrócę po ciężkim dniu pracy do domu i żona poprosi mnie. Kochanie, czy mógłbyś wynieść śmieci? No, i wyjdzie na przykład do pracy, i później wróci i zapyta się mnie, czy wyniosłem te śmieci. No przecież e, e, miłość do drugiej osoby wiąże się też z tym, że słuchamy, co do nas mówi. Więc ja nie powiem, kochanie, wyniosłem te śmieci, ale duchowo, a one nadal są. Dzisiaj wielu, wielu ta, ma taką relację z Panem Bogiem, że On odnosi głównie do ducha, a jednak Słowo Boże mówi, że mamy wielbić Pana Boga w duchu i w prawdzie. I tak samo jest w relacji międzyludzkiej. Bardzo dziękuję. Chciałbym, żebyśmy poruszyli ostatni temat, który omówimy na podstawie tekstu z Księgi Apokalipsy, Księgi Objawienia. W XVIII rozdziale mamy zapisany ten tekst i od pierwszego do czwartego wersetu prosiłbym, żebyśmy to czytali. Potem widziałem innego anioła, stępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku, i zawołał donośnym głosem Upadł, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego, i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego, gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej, rozpusty jego, i królowie ziemi uprawiali z nim przeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący, wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. No, to jest bardzo rozbudowany tekst i mówi o Babilonie, który upadł. W zasadzie no, do czego mamy odnieść tutaj Babilon? Przecież już Babilon dawno nie istnieje. Mówi o wielkim gniewie, mówi o tym, żeby ludzie stamtąd uciekali. Jest taki silny przekaz, mam tam taki silny głos, taki nie, wręcz mm, który jakby nie znosi sprzeciwu, żeby stamtąd uciekać. Powiedzcie czego Dotyczy ten przekaz? Jest tutaj szereg myśli, tak jak powiedziałeś, bogactwo treści. Moglibyśmy długo na ten temat rozważać, ale by jedynie wyakcentować pewne rzeczy tutaj istotne, to to, co już wspomniałeś, ten wielki Babilon. Czy to jest jakaś określona potęga, moc, czy może jest to w jakimś takim ogólnym przesłaniu. No, gdy spoglądamy do Księgi Daniela, która jest podstawą dla Księgi Apokalipsy, jest takim punktem wyjścia, bo każdy uważny czytelnik i student Księgi Daniela i Objawienia zauważy bez trudu, że powiązanie między tymi dwoma księgami jest potężne. Wiele jest treści spójnych i opowiada o tych samych wydarzeniach z różnej perspektywy, a i też o tym samym czasie. I faktycznie, na początku mamy te potęgi w taki sposób dosłowny przedstawione, bo takie były – Babilon, Bedopersja, Grecja, Rzym. Ale potem, gdy sięgamy do Księgi Apokalipsy, te pojęcia nadal występują. Nazwy tych państw, wiemy, że one już nie pełnią takich ról, a niektóre w ogóle nie istnieją, ale nadal w Apokalipsie one występują. Bo Apokalipsa jest księgą symboli pewnych przenośni, pewnych ilustracji proroczych. I, i gdy spoglądamy na przykład do no choćby 11 rozdziału Księgi Objawienia, tak, 11 rozdział Księgi Objawienia, i tutaj jest opis też podobnych wydarzeń sięgających aż do czasów oczywiście tych końcowych. I tu też są pewne trudne i ciężkie doświadczenia tych, którzy postanowili stać wiernie na straży Pisma Świętego, a więc całego Pisma Starego i Nowego Testamentu. I walkę toczą z pewnym miastem, werset ósmy mówi. A ich trupy, tych, którzy złożyli to świadectwo Boże, znowuż jest ten aspekt prześladowczy, leże, leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. Więc widzimy, ile tutaj jest symboliki. Jest powiedziane, że w przenośni dzisiaj trudno szukać Egiptu z czasów faraonów, ale też trudno znaleźć Sodomę i, i, i Gomorę, prawda? A jednak ta symbolika tu występuje. Więc pod tymi symbolami kryją się pewne moce. I pod właśnie Babilonem kryje się pewna moc, tak jak Babilon był mieszanką różnych kultur, wierzeń i, i, i wszystko przyjmował. Był cały panteon bóstw nawet. Wiemy, że władcy Babilonu się temu poświęcili i prawda była zmieszana z fałszem, ale było więcej tego fałszu niż tej prawdy. Tej prawdy może jakaś, jakieś szczątkowe ilości. I proroctwo Boże nam mówi, że coś takiego powtórzy się nie tylko na świecie w sensie innych potęg, ale także w chrześcijaństwie, o czym mówi drugi list do Tesalonicza, drugi rozdział. Nie mamy teraz czasu, żeby to analizować dokładnie, ale tam jest pewien zarys, który ostrzega nas, że Babilon może być już w chrześcijaństwie, a może nawet przejąć dużą kontrolę nad nim. To jest ostrzeżenie na przyszłość. Dzisiaj obserwujemy to i w świetle tej księgi stawiamy pytania i poszukujemy odpowiedzi. Czy tak faktycznie jest? Naszych widzów chcieliśmy zaprosić do. Poprzednich sezonów, do poprzednich odcinków tego sezonu, które w szczególny sposób i szczegółowo wyjaśniają te kwestie. Karol, chciałbyś podsumować? Widzimy w Apokalipsie zupełnie odwrotne odniesienie do tych potęg. Bo jeśli spojrzymy na Księgę Daniela, no to widzimy, że te mocarstwa zaczynają się od od Babilonu. od Babilonu dokładnie dziękuję zaczynają się od Babilonu i skrupulatnie przechodzą do kolejnych potęg natomiast kiedy spojrzymy na apokalipsę widzimy y, znowu nawiązanie do tych potęg tylko w odwrotnej kolejności czyli jasno y, y, apokalipsa daje nam do zrozumienia że to co było będzie miało miejsce powtórzy się y, no i też kwestie związane z Babilonem, który jest wymieszaniem pewnych prawd z kłamstwem i fałszem. Dzisiaj jest taki czas, kiedy wiele rzeczy wokół nas się zmienia. One zawsze się zmieniały, ale w szczególny sposób możemy dostrzec wiele słów czy przywódców światowych, polityków i oni naprowadzają nas na to, że przed nami wielkie zmiany. To myślę, że dla nas jest też bardzo ważny czas, żebyśmy, jeśli nie jesteśmy obudzeni, obudzili się. Obudzili się do relacji z Panem Bogiem i szukali relacji z Nim, szukali prawdy w naszym życiu, żeby przetrwać dalej. Dziękuję wszystkim serdecznie za udział. Dziękuję nie. serdecznie naszym widzom. Na zakończenie naszego studium chciałbym poprosić. Monikę o modlitwę. Panie Boże, dziękujemy Ci, że mogliśmy tutaj być, że możemy studiować Twoje Słowo. Dziękujemy Ci, Panie, też, że pomimo tego, jak źle wygląda ta przyszłość, my mamy nadzieję. My mamy nadzieję i możemy brać siłę właśnie z Twojego Słowa. Prosimy Cię, Panie, abyśmy byli w stanie wytrwać w tej relacji z Tobą i wytrwać w tym, co Ty głosisz. Prosimy cię o to wszystko nie tylko dla nas tu zebranych, ale też dla wszystkich, którzy podążają twoją ścieżką. Niech się dzieje panie twoja wola. Amen. 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 Drodzy widzowie, a przed nami za tydzień ostatni odcinek tego sezonu Zwycięstwo Bożej miłości. Taki tytuł będzie nosiło studium w przyszłym tygodniu. Zapraszamy was serdecznie i dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia.